Czołem. Szybka relacja z sobotniej ustawki. Pogoda była bardzo ładna, chociaż rano był przymrozek, no ale sorry, taki mamy klimat. Mała grupka, zebraliśmy się zgodnie z planem, lśniące rowery, Cannondale CADX na szosowych oponach, Spec, Trek Amanda i Cannondale CAD10. Wszyscy pozytywnie nastawieni, bo nie ma to jak wstać z rana w sobotę, kiedy wszyscy jeszcze śpią. I ruszamy z miasta. Miasto to prawdziwe piekło dla rowerzysty. Wszyscy trąbią, jeżeli nie masz gdzieś ścieżki rowerowej w pobliżu. Jak już jest ścieżka, no to wiadomo, jest brukowana w najgorszy sposób. Samochody wyprzedzają cię tuż przed skrzyżowaniem i to na odległość centymetrów od lusterka. No i światła w mieście. Nic tak nie rozwala jazdy, jak schładzanie się na czerwonym świetle. I ja unikam miasta jak tylko się da. No i z ekipą też wynieśliśmy się szybko poza granicę gniewnych taksówkarzy i półmózgich kierowców. Jechaliśmy dwójkami. Było nas w sumie 5 osób. Więc jedna osoba obstawiała tyły na solo. Dwójkami zmienialiśmy się tak, żeby jedni draftowali, a drudzy prowadzili. Dla równego tempa przydaje się oczywiście jak zwykle miernik mocy, bo możemy na przykład ustalić 3 waty na kilogram i trzymamy taką wartość, kiedy jesteśmy prowadzącymi, nikt się nie męczy i mamy równe tempo. No i bardzo istotną i niezwykle pomocną sprawą w jeździe w grupie są gesty, wskazówki pokazywane przez tego, kto jedzie przed nami. I tutaj kolarz w szarej bluzie bardzo dobrze pokazuje, jak to robić. Pokazywanie niebezpieczeństwa na drodze w postaci wszechobecnych dziur, szkła, może wam ocalić uciłane za 2000 kółka. I zauważcie, że z perspektywy jadącego za prowadzącymi naprawdę prawie nic nie widać. To tak samo wygląda w realu, jak pokazuje nagranie. Jedziesz sobie, a tu bum, trio babeczek wyłania się, nie wiadomo skąd. Pokazywanie niebezpieczeństwa pozwala uniknąć bliskich spotkań trzeciego stopnia ze złamaniami pierwszego stopnia i w ogóle otarciami skóry i tak dalej. I pamiętajcie, żeby robić to samo, kiedy jesteście później prowadzącymi na czele grupki, bo to może ocalić naprawdę te kruchutkie ramy karbonowe kupione za grubą kasę schowaną przed żonami czy jakkolwiek. Później, a dwóch śmigaczy odłączyło się od nas z braku czasu i wrócili sobie wcześniej krótszą drogą do Lublina, więc zostało nas 3. No i później zmienialiśmy się już pojedynczo i draft i dobre zmiany pozwalają zaoszczędzić sporo energii. Jeżeli ta taktyka jest prawidłowo rozegrana, no i do tego oczywiście jedzie się wtedy szybciej. Ten, kto jest w drafcie, odpoczywa. Ten, kto prowadzi, ciśnie tam mocne waty. I zmienialiśmy się później już do samego Kazimierza. Jechaliśmy sobie do Kazimierza Dolnego. Chłopaki finalnie trzasnęli dystans trochę ponad 100, ja zrobiłem 150, bo jeszcze rano zrobiłem sobie kółeczko. I na ten przejazd wziąłem ze sobą chyba 4 batony daktylowe i jednego banana. Przejazd miał być oczywiście krótszy i jak zwykle okazał się dłuższy, ale doświadczony już wcześniejszymi takimi sytuacjami wziąłem sobie oczywiście więcej jedzenia na zapas, bo to jest bardzo istotne. Dzięki naprawdę dobremu nawodnieniu i dobremu ładowaniu węglowodanów nie czułem się zmęczony do samego końca. Naprawdę bardzo dobrze mi się jechało, a to w sumie wyszło naprawdę 150 km w dosyć szybkim tempie, więc batony daktylowe naprawdę robią robotę. Także polecam jazdę w grupie. Mądra, dobrze rozegrana jazda w grupie jest naprawdę czystą przyjemnością. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, śmigajcie czołem.